Tak to wygląda. Tu mamy następnego buraczka. Proszę widzieć. Tu pogrzebiemy w bryłeczkach następny. Także część nasion podejrzewam, że jeszcze leży gdzieś pod tymi bryłami. Takie gdzieś też się trafiały. Ale jednak te nieruszanie tej ziemi okazało się sukcesem. Teraz trzeba się zająć przytulią. Tu mamy następnego. Także gdzie nie przejdę rządek. Rządek jak znajdę, coś się pojawia, to przytulia, coś ją nawet męczy. Nie wiadomo co. Tu następny. Samo się w rzepaku. Także myślę, że jutro, pomimo że siejemy kukurydzę, dzisiaj skończyłem zabieg T1. Pszenicę po kukurydzy zostawiam. Tam jeszcze się nic nie dzieje, jest malutka. Także tak to się tutaj prezentuje. Także jutro już mnie czeka zabieg. Gdzie tu coś następnego poszukamy. Także pojawiają się powoli. No i co? Przyspałem i buraki. W takim bądź razie tutaj się buraki pojawiły. Także zabieg miał być fajny, skuteczny, złapać pierwsze chwasty. Nigdy tego nie stosowałem. Wygląda to tak. Są miejsca gorzej uprawione, są miejsca lepiej uprawione. Ogólnie tak to wygląda. Także kończę pukać beczkę, bo jutro trzeba będzie jechać buraki. O proszę, jak mi wyszło. Trzeba się pochwalić, że na oko tak równiutko. Nie, nie, w tym rzecz. Także tutaj mamy już pojawiające się buraki, pokiełkowały. Także plan był ambitny, ale spełznie to na niczym. Także idę do traktora, pukam się i myślę, że jutro trzeba w to wpadać, bo w poniedziałek nadają mróz. Także może być tutaj nieciekawie. Trzeba to jutro machnąć mimo wszystko. To dziękuję, do usłyszenia, cześć.